Witajcie w kolejnym materiale marki ProLogic. Dziś zaprezentuję Wam sposób balansowania przynęt. Dzięki zestawowi, który posiadamy w naszej ofercie, jesteśmy w stanie naszą przynętę wyróżnić na dnie w bardzo prosty, szybki i wygodny dla nas sposób. Posiadamy w ofercie 6 kolorowych pianek oraz wiertełko o średnicy 7 mm, którego właśnie będę używał do przewiercenia orzecha tygrysiego. Przewracamy orzech tygrysi. Część, która została przewiercona, zostaje nam we wiertełku. Następnie odcinamy sobie daną długość i dany kolor pianki względem naszego uznania, czy chcemy, aby przynęta była bardziej wyrazista, czy w naturalnym kolorze przynęty. Następnie przewiercamy sobie wiertełkiem do przynęt przynętę w poprzek pianki, aby ta nam nie wyleciała z orzecha tygrysiego. Nakłuwamy orzecha na igłę, a następnie zakładamy na nasz przypon. Teraz będziemy potrzebowali stoperka, aby zablokować sobie orzecha, żeby nam nie spadł. Odcinamy sobie zbędne końcówki. Przypalamy. I taki sposób jest gotowy do użycia. Mam przygotowany pojemniczek z wodą. Pokażę Wam teraz, jak zbalansowana przynęta zachowuje się w wodzie. Dziś zaprezentowałem Wam sposób zbalansowania orzecha tygrysiego. Możemy również zbalansować sobie kulki tonące, jak i pelety. A zbalansowane przynęty świetnie sprawdzają się na mulistych zbiornikach oraz gdy ryby słabiej żerują. Pianki, które są w ofercie, możemy również wykorzystać do metody Z-Y, które świetnie sprawdzają się w upalne dni. W tym materiale to już wszystko. Wypróbujcie sobie akcesoria do zbalansowania przynęt od marki ProLogic. Zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję oraz pod spodem zostawcie komentarz. Do zobaczenia w następnych filmach.